Ile waży basen? Basen może ważyć nawet tyle, co średniej wielkości słoń. Waga basenu waha się od 100 kg do 3 ton i zależy od jego rozmiarów oraz jakości, w jakiej jest wyprodukowany. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o wybranym basenie, wypełnij formularz. Jaki jest czas dostawy basenu? Posiadamy największy w Europie magazyn basenów i produkujemy je przez cały rok, dlatego 90% basenów z naszej oferty dostępnych jest od ręki. W sezonie, to jest od marca do końca października, czas dostawy basenu to 2 do 4 tygodni, jeśli transport realizuje nasza firma. Kiedy mamy dużo zamówień, to czas dostawy basenu może się wydłużyć. Możesz także basen odebrać osobiście i wtedy ten czas skróci się nawet do kilku dni. Aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce, ważne jest, by zamówić basen wcześniej. Co powinienem przygotować na dzień dostawy basenu? Jeśli wcześniej nie zapłaciłeś za basen, to przygotuj odliczoną gotówkę i rozlicz się z kierowcą jeszcze przed rozładunkiem. W dniu dostawy basenu powinieneś mieć wykonane niezbędne prace budowlane, czyli wykop wraz z wylaną płytą betonową na jego dnie. Na powierzchni płyty powinien być przyklejony styrodur. Zadbaj o to, by styrodur był oczyszczony z ziemi, piachu oraz kamieni, tak by można było bezpiecznie posadowić na nim basen. Do rozładunku basenu niezbędny jest dźwig z wysięgiem ramienia o minimalnej długości 10 metrów oraz zawiesiami o długości minimum 6 do 8 metrów. Jeśli samochód z basenem nie może podjechać blisko wykopu, w którym ma zostać posadowiony basen, to wysięg ramienia dźwigu powinien być dłuższy niż 10 metrów. To gwarantuje poprawny rozładunek basenu oraz osadzenie niecki w wykopie. Jaki samochód dostarczy mój basen? Basen transportujemy samochodem dostawczym o masie powyżej 3,5 tony. Jakie wymiary ma samochód, który dostarczy basen? Baseny dostarczamy samochodami dostawczymi w dwóch wariantach. Pierwszy to samochód dostawczy typu platforma o długości 9 metrów i szerokości 3,3 metra. Druga możliwość to samochód dostawczy typu bus z przyczepą o długości 18 metrów i szerokości 3,3 metra. Czy basen przyjedzie zapakowany bokiem czy na płasko? Sposób pakowania basenu zależy od jego szerokości oraz kraju, do którego basen ma zostać dostarczony. Baseny o szerokości do 3,25 metra zazwyczaj pakujemy na płasko, choć nie do każdego kraju. Baseny o szerokości powyżej 3,25 metra zawsze pakujemy bokiem. Czy samochody, którymi realizujemy transport, mają HDS? Samochody, którymi dostarczamy baseny, nie są wyposażone w żadne urządzenia do rozładunku basenu. Pojazdy tego typu są bardzo ciężkie i z doświadczenia wiemy, że często nie można było podjechać nimi blisko wykopu. Jaki jest koszt dźwigu? Ceny zazwyczaj wahają się od 80 do 200 euro za godzinę plus koszt dojazdu, w zależności od regionu oraz wielkości dźwigu. Co jest potrzebne do rozładunku basenu? Do rozładunku basenu potrzebny jest dźwig z wysięgiem przynajmniej 10 metrów. Basen podwiesza się na czterech linach o długości minimum 6 metrów, rozpiętych na rogach basenu. W ten sposób basen jest bezpiecznie ściągany z samochodu, bez ryzyka jego uszkodzenia. Do rozładunku potrzebujesz przynajmniej dwóch osób do asekuracji oraz operatora dźwigu. Zawiesia w dźwigu powinny mieć długość co najmniej 6 do 8 metrów. Jeśli zawiesia będą krótsze, to dojdzie do ściśnięcia basenu i powstania pęknięć włosowatych na produkcie lub całkowitego pęknięcia basenu. Pęknięcia te nie będą mogły być podstawą reklamacji. Każdy rozładunek jest fotografowany przez naszego kierowcę. Czy można ręcznie rozładować basen? Basen zawsze rozładowuj przy pomocy dźwigu. Ręczne rozładowywanie basenu lub korzystanie z urządzeń innych niż dźwig może spowodować utratę gwarancji. Czy mogę rozładować basen za pomocą koparki lub widlaka? Nie zalecamy rozładunku basenu za pomocą koparki. Jeśli zdecydujesz się na rozładunek za pomocą urządzeń innych niż dźwig, tracisz gwarancję na basen. Do rozładunku basenu niezbędny jest dźwig z wysięgiem ramienia o minimalnej długości 10 metrów oraz zawiesiami o długości minimum 6 do 8 metrów. Jeśli samochód z basenem nie może podjechać blisko wykopu, w którym ma zostać posadzony basen, to wysięg ramienia dźwigu powinien być dłuższy niż 10 metrów. To gwarantuje poprawny rozładunek basenu oraz osadzenie niecki w wykopie. Czy basen jest wyposażony w haki do rozładunku mocowania zawiesi? Tak, nasze baseny pod rantem technicznym mają zamontowane haki umożliwiające ich rozładunek. Ile osób jest potrzebnych przy rozładunku basenu?
Do rozładunku basenu potrzebne są minimum dwie osoby do asekuracji oraz operator dźwigu i nasz kierowca. Czy kierowca ma ze sobą pasy do rozładunku basenu? Tak, nasz kierowca ma pasy, a operator dźwigu dodatkowo powinien mieć łańcuchy niezbędne do rozładunku. Czy basen będzie dostarczony o konkretnej godzinie? Nie jesteśmy w stanie podać dokładnej godziny przyjazdu kierowcy z basenem. Kierowca często ma do pokonania dużą odległość i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co może stać się na drodze. Wypadki, korki i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe. Zawsze informujemy naszych klientów, w jakim dniu dostarczymy basen i na ten dzień musisz zarezerwować dźwig. Postaramy się określić, czy będą to godziny poranne czy popołudniowe. Ale ta informacja również nie będzie pewna w 100% z uwagi na różne wypadki losowe na drodze. Nasz kierowca około godzinę przed przyjazdem skontaktuje się z Tobą, byś mógł poinformować firmę dźwigową o konieczności przyjazdu o konkretnej godzinie. Kto organizuje dźwig? Zamówienie dźwigu leży po Twojej stronie. Na jak długo należy zarezerwować dźwig do rozładunku? Prawidłowy rozładunek nie powinien przekraczać 2 godzin pracy dźwigu. Oczywiście nie zawsze można to dokładnie przewidzieć. Zależne jest to od czynników takich jak np. usytuowanie terenu czy położenie wykopu względem miejsca pracy dźwigu. Czy mój basen przyjedzie sam czy z innym basenem? Płacąc za transport, płacisz za miejsce na samochodzie, tak jak w przypadku firm kurierskich czy transportowych. Jeśli zamówienie nie przekracza dopuszczalnej masy transportowej, jest ono łączone z zamówieniem innego klienta. Jest jednak możliwość zamówienia indywidualnego transportu. Wtedy zapakujemy tylko Twój basen. Aby skorzystać z takiej usługi, do kosztów transportu dolicz kwotę 950 euro. Czy istnieje możliwość odbioru osobistego basenu? Tak, basen możesz odebrać osobiście. Co należy mieć przy odbiorze osobistym basenu? Powinieneś wyposażyć się w adekwatny, wystarczająco duży samochód lub przyczepę, pasy transportowe, kilkanaście metrów kwadratowych styropianu, plandekę oraz bawełniane szmatki. Weź pod uwagę gabaryty pojazdu z basenem i zapoznaj się z aktualnym kodeksem ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej maksymalnych gabarytów pojazdu.